Witam, tutaj Olivia i zaraz nadchodzi święto środka jesieni. Cześć, tutaj Wiktoria i dzisiaj będziemy malować pekińskiego króliczego władcę. Dokładnie. I on jest naszym nauczycielem. 兔爷在北京有400多年的历史，我是这个技艺的传承人，我叫张忠强。 2月15中秋节，家家户户吃月饼请兔爷是老北京的习俗。今儿啊，你们画一尊兔爷，今年中秋节吃月饼，把它请来。请他吃月饼？哎，是你吃月饼，他陪你一起来赏月。啊，波兰小孩们，他们的节日。 跟兔子有关的有没有啊？Oczywiście mamy Wielkanoc. Aha, tak. I wtedy na przykład przychodzi królik i przynosi dzieciom słodycze. Ale w tym też na przykład dzieci idą zbierać malowanki, malują malowanki, które później kładziemy do koszyczka. Albo też dzieci szukają różnych cukierków w ogródku albo w domu. Głównie na przykład zrobione z czekolady w kształcie właśnie jajeczka albo królika. Już skończyłyśmy to malować. Dokładnie. Naszą własną wersję pekińskiego... Króliczego władcę. Dokładnie. Tak. Cześć, mam na imię Olivia. Cześć, ja jestem Wiktoria. Miło cię poznać. Ja też, miło mi pani się poznać. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Festiwalu Środka Jesieni.